Jest z nami Bartek Sielewski, tutaj taki okazały może nie, ale myślę, że sympatyczny na pewno. Bartek, to jest dla Ciebie piłkarz jesieni. Dziękuję bardzo. Jak zapraszałem Cię w piątek na to, żebyśmy porozmawiali, mówili, że jeszcze nie wszystko rozstrzygnięte, że jest jeszcze weekend. Przez ten weekend niewiele się zmieniło. Bartek Sielewski 48%. Według kibiców zostałeś uznany piłkarzem jesieni. Tak więc to dla Ciebie. Gratulacje. Dziękuję bardzo. I chciałbym Ciebie jeszcze poprosić o ocenę tej rundy w Twoim wykonaniu, bo wróciłeś po kilkumiesięcznej banicy, że tak powiem, w drugiej drużynie i wróciłeś, trzeba powiedzieć, w wielkim stylu, bo kibice nie mieli wątpliwości, tylko powiem już, żeby statystycznie to zakończyć. Drugie miejsce zajął Jacek Góralski 34%, trzecie miejsce Marcin Krzywicki 19%, więc ta przewaga dosyć duża, bo blisko połowa kibiców właśnie Ciebie uznała piłkarzem jesieni. Czy Ty jesteś zadowolony z tej jesieni w Wiśle Płock? No, na początku chciałem podziękować wszystkim osobom, które oddały swoje głosy na mnie. A wracając do tematu, to można powiedzieć, że jestem zadowolony, tak? Chociaż nie do końca, powiem, że jeszcze stać mnie na więcej, że potrafię jeszcze dać więcej temu zespołowi od siebie. Także myślę, że ta runda wiosenna będzie jeszcze lepsza. Jesteś jednym z tych piłkarzy, których trener Kaczmarek, jeśli nie musi, to nie zdejmuje z boiska. 19 występów, z czego 17 w pełnym wymiarze czasowym, 6 bramek, 3 asysty. Powiedz jeszcze jak z kartkami, bo przyznam szczerze, tego nie pamiętam. No to jak na defensywnego pomocnika, to można powiedzieć, że bardzo mało. Bardzo mało. Bartek, rozpoczęliście przygotowania do rundy wiosennej. Po rundzie wiosennej również będziemy takie statuetki wręczać najlepszemu zawodnikowi wiosny. Miejmy nadzieję, że wtedy będziemy mogli też podsumować cały sezon bardzo, bardzo, bardzo udany. Powiedz, jak Wy się czujecie teraz po powrocie? Czy już częściej może rozmawiacie o sytuacji w tabeli niż to było na początku rundy jesiennej? Nie, tak naprawdę jeszcze o sytuacji w tabeli w ogóle nie rozmawiamy. Tak, każdy chce się jak najlepiej przygotować. Skupia się właśnie na tym, żeby cały ten okres przepracować solidnie, bez żadnej kontuzji, bez żadnego urazu. No i tak naprawdę to jeszcze nie myślimy o tym, jak wygląda tabela. Tak, na tabelę będziemy patrzyli w czerwcu, może troszkę wcześniej, jeśli się wszystko dobrze ułoży, a na razie skupiamy się na ciężkiej pracy i przygotowaniach do rundy rewanżowej. Chciałbym się cofnąć o kilka miesięcy, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, miałeś taki okres po swoim powrocie do Płocka. Chwilę pograłeś w pierwszej drużynie, później zostałeś odsunięty do drugiej drużyny. Chciałbym Cię zapytać, czy nie miałeś jakichś takich chwil, żeby jednak zrezygnować z gry w Wiśle, no bo te kilka miesięcy w drugiej drużynie, jak się okazuje, niekoniecznie Ci się należało. No dokładnie, chociaż nie, no, takich myśli nie miałem, żeby jakoś tam zmienić otoczenie czy coś. Powiedziałem, jak wygląda sytuacja i powiem tak szczerze, że przewidywałem, że tak się może to wszystko skończyć, tak? Dlatego robiłem cały czas swoje, czekałem cierpliwie na swoją szansę, no i jak widać, warto było czekać i pracować. Jesteś jednym z bardziej doświadczonych zawodników, którzy obecnie grają w naszej drużynie. Powiedz, jak Ty się zapatrujesz na tą drużynę? Czy to jest drużyna gotowa już w tym sezonie powalczyć o awans do pierwszej ligi? No na pewno jest gotowa drużyna, żeby powalczyć o ten awans. Jednakże też nie można być za pewnym siebie, tak? Trzeba cały czas ciężko pracować i podchodzić do każdego meczu w pełni skoncentrowanym i myśleć tylko o danym meczu, nie o awansie czy o czymś po prostu dalej, tak? Tylko z meczu na mecz trzeba się przygotowywać do każdego meczu i ja myślę, że ten zespół ma taki potencjał, sztab szkoleniowy, w ogóle prezesi, wszyscy chcą dobrze, idą w jednym kierunku, tak? Wszyscy ciągną wózek w jedną stronę, także myślę, że powinno być dobrze. Oby ten wózek nam się długo nie zatrzymywał. Chciałbym jeszcze Cię zapytać o takie może tajemnice szatni, bądź chociaż to co możesz zdradzić. W środku grasz z Jackiem Góralskim. Jak trener rozdziela między Wami zadania w środku pola? Który bardziej jest odpowiedzialny za defensywę, a który bardziej za kreowanie gry? No tak, myślę, że to jest tak na równo. Tak? Wiadomo, Jacek jest troszkę innym typem zawodnika. Jest mniejszy, bardziej zwinny i ma bardzo dużo odbiorów. Tak? I jest bardzo pożyteczny w swojej grze. Ja troszkę mam zaciągi do gry takiej ofensywnej. Udaje mi się w tych sytuacjach jakoś się znajdować, dlatego zawsze jakoś tak się dogaduję z Jackiem, i żeby
Jacek troszkę trzyma bardziej tył, a ja, jeśli jest możliwość, troszkę się podłączyć. Ćwiczysz w trakcie, po treningach uderzenia z dystansu, bo masz ten młotek w nodze i mam wrażenie, że troszeczkę rzadko go wykorzystujesz, jak na tą siłę. No dokładnie, może troszkę właśnie za mało to wykorzystuję, bo czasami trochę za dobrze chcemy, tak? Bo chcielibyśmy super zawsze akcję rozegrać od boku, wrzutkę, żeby jakoś to fajnie wyglądało. Czasami właśnie tak jak mówisz, wystarczy dobrze uderzyć piłkę i dać szansę bramkarzowi, żeby się wykazał. Mam nadzieję, że będziesz dawał jak najczęściej szansę bramkarzom drużyn przeciwnych w tej rundzie, żeby się wykazywali i najlepiej, żeby zbytnio się nie wykazali. Póki co jeszcze raz gratuluję piłkarza jesieni Wisły Płock i życzę udanych przygotowań, przede wszystkim zdrowych, bez kontuzji i jak najlepszych spotkań na nawiasach. Dziękuję. Dzięki. Panie prezesie, nowy rok, nowe zadania, nowe nadzieje. Jakie zadania przed klubem na ten 2013 rok zostały wyznaczone? No witam przede wszystkim widzów telewizji Wisła w nowym roku. Jeszcze raz życzę najprzyjemniejszych wrażeń, żebyśmy jako klub potrafili Wam wszystkim przekazać, dostarczyć tych wrażeń, tych najlepszych, najbardziej pozytywnych, czyli zwycięstw. No i taki jest cel. To cel się jakby nie zmienił. W dalszym ciągu budujemy zespół, uzupełniamy go w tej chwili zgodnie z planem. Chcemy grać o zwycięstwo w każdym meczu. Jeśli nadarzy się taka okazja, to będziemy oczywiście do końca walczyli o awans do pierwszej ligi. Nie jest to jakby zadanie, które stawiamy sobie już, że tak powiem, bezwzględnie, bo plan był taki, żeby awansować dopiero w przyszłym sezonie, ale ponieważ liga tak się ułożyła, jak się ułożyła, wygraliśmy sporo meczów, jesteśmy stawiani w roli faworyta, więc ciężko byłoby nie spróbować tej sytuacji wykorzystać, także gramy o zwycięstwo w każdym meczu i tak jak powiedziałem, jeśli tylko się nadarzy okazja, to będziemy oczywiście podejmować walkę o awans. Właśnie o to chciałem zapytać, bo kilka miesięcy temu w wypowiedziach był jasny komunikat, że z niczym drużyna nie musi się spieszyć, że są 2 lata na to, żeby do tej pierwszej ligi awansować, ale jednak coraz częściej i odważniej wypowiadają się już sami zawodnicy. No taka sytuacja jest w tabeli, jakby to wymusiła, czyli rozumiem, że zarząd tutaj nie zmienił żadnych zadań. Awans za wszelką cenę bić drużyna się nie będzie. Na pewno będzie drużyna miała postawiony taki cel, na pewno będą mieli za to obiecane odpowiednie premie, bo nie może być inaczej, stawiamy sobie cele wysokie, ale tu się to podejście nasze nie zmieniło. Jeśli nie awansujemy w tym sezonie, to nic się nie stanie, nie będzie jakiegoś dramatu, będziemy jeszcze mieli ten czas, już będziemy mieli zespół tak scementowany, zbudowany, że już ten następny sezon będziemy mogli rozpocząć jako rzeczywiście ten do awansu, ale no tutaj zawodnicy, trenerzy, nasi rywale, zewsząd słyszy się opinie, że no Wisła pokazała jesienią tak dobrą piłkę, że no wymieniana jest w gronie zdecydowanych faworytów do awansu i my nie ukrywamy, że również chcielibyśmy oczywiście awansować, bo to jest gra na zapleczu Ekstraklasy, to jest zupełnie co innego niż w tej drugiej lidze. No ale zobaczymy, jak się sytuacja ułoży. Ciśnienia jakiegoś szczególnego nie robimy, bo to jest tylko piłka i mamy jeszcze czas. No właśnie, drużyna. Jest to styczeń z takim okresem, gdzie piłkarze wracają po urlopach, a kibice wypatrują zmian personalnych i potencjalnie nowych zawodników, więc ten temat na pewno musimy poruszyć. Wiemy, że kilku zawodników dostało zielone światło w poszukiwaniu klubów. Jest to Janek Barański, bramkarz. Mozart, Patryk Kamiński, Adrian Wieńkowski. No tak jak żeśmy to planowali. Trener po każdej rundzie dokonuje oceny zawodników, przydatności ich do zespołu. Ci 4 piłkarze, których wymieniliśmy, jakby w tym momencie nie pasują do koncepcji trenera, do tego, jak ten zespół ma grać i z jakich zawodników, o jakich predyspozycjach chcemy korzystać. Są to wszyscy zawodnicy, którzy potrafią grać w piłkę, bo zarówno Mozart, jak i Patryk Kamiński, jak i Adrian Bieńkowski są to piłkarze o określonych umiejętnościach i oni spokojnie mogliby sobie w innych klubach poradzić na poziomie nawet może wyższym niż w drugiej lidze. Ale akurat na dzisiaj Wisła w Wiśle Płock nie bardzo jest na nich miejsce i dlatego daliśmy im okazję, żeby sobie poszukali innego pracodawcy. Zresztą my też robimy takie ruchy, żeby znaleźć im dla nich kluby.
No nie jest to proste. Nie będę ukrywał, że nie ma jakiegoś szczególnego zainteresowania tymi zawodnikami. Jedynym piłkarzem, który w tej chwili przebywa już na testach w innym klubie, trenuje z Pogonią Siedlce, jest to Patryk Kamiński. Mhm. Natomiast pozostali są w klubie, trenują w drugim zespole i no w tej chwili jeszcze są naszymi zawodnikami. A jaki jest przewidziany dla nich status? Czy będzie próba rozwiązania kontraktu z nimi, czy bardziej klub poszuka opcji, wypożyczenie, każda opcja bądź transfer? Jest, każda opcja jest możliwa, jak najbardziej rozwiązanie kontraktu również wchodzi w grę. Uczyniliśmy tak niedawno z Damianem Jaroniem, który również miejsca w Wiśle Płock już raczej nie mógł szukać. Taka była opinia trenerów. Porozumieliśmy się, to jest bardzo sympatyczny młody chłopak, nie robił żadnych problemów, rozwiązaliśmy kontrakt, podaliśmy sobie ręce, rozstaliśmy się w zgodzie i podobnie może być w sytuacji z tymi zawodnikami, których w tym momencie chcemy jakby wytransportować z Wisły. Mogło to być wypożyczenie, ale nie wykluczamy rozwiązania kontraktów za porozumieniem stron. To temat odejść z zespołu mamy jakby już w paru zdaniach omówiony. To teraz poproszę o informacje na temat zawodników, którzy dołączyli bądź potencjalnie w najbliższych dniach mogą dołączyć. Był taki plan, żeby na to zgrupowanie w Setniewie pojechała już grupa 23 piłkarzy, którzy podejmą już rywalizację w oficjalnych spotkaniach w rundzie wiosennej. Czy to się uda? No jest taka szansa, że to się uda. W tej chwili naszym zawodnikiem, jak wszyscy wiedzą, jest już Filip Burchardt. Podpisaliśmy z nim kontrakt półtoraroczny, doświadczony, acz jeszcze niezbyt, że tak powiem, wiekowy zawodnik, grający na dosyć równym, wysokim poziomie przez wiele lat. Ma nam pomóc tutaj wzmocnić jeszcze siłę ofensywną naszego zespołu. Drugim zawodnikiem, który jest bardzo bliski podpisania kontraktu, to jest Mirosław Kalista, młody 20-letni pomocnik, grający ostatnio w Błysicy Bodzentyn. Tutaj właściwie porozumieliśmy się z właścicielem jego karty, natomiast jeszcze drobne kwestie, że tak powiem, zdrowotne nas powstrzymują, bo Mirek jest kontuzjowany i ta kontuzja troszeczkę jakby nam blokuje tutaj możliwość podpisania z nim kontraktu, bo nie chcemy też zawodnika kupować chorego. Natomiast nie jest to kontuzja jakaś bardzo poważna. W tej chwili mamy już jedną opinię lekarską, czekamy jeszcze na drugą, czy będziemy mogli po prostu z niego skorzystać, no bo możemy kupić zawodnika, z którego, chociaż to i tak nikt tego nie przewidzi, prawda? On za chwilę może być w trakcie meczu czy treningu kontuzjowany. To jest tych dwóch graczy, którzy są bardzo blisko. Filip już jest, Kalista jest bardzo blisko Wisły. Jeszcze bramkarz. No, rozmawiamy w tej chwili z bramkarzami, ja nie mogę powiedzieć nazwisk, bo są to nazwiska, są to zawodnicy i z Ekstraklasy, i z pierwszej ligi, doświadczeni i młodzi bramkarze, bo musimy tutaj wzmocnić rywalizację między słupkami. Seweryn Kełpin musi poczuć też oddech dobrego bramkarza na plecach, bo jest to bardzo dobry bramkarz w naszej opinii, ale musi dostać jeszcze takiego zmiennika, czy też kogoś do rywalizacji. Być może uda się już na obóz właśnie dokoptować tego trzeciego zawodnika, czyli bramkarza. No i teoretycznie mielibyśmy zespół skompletowany. Tam jeszcze lewy obrońca, w tej chwili trenuje z nami Michał Żółtowski, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że opinia trenera na jego temat jest niezbyt pochlebna. Nie jest to zawodnik, który nam podniesie jakość zespołu, a idziemy w tym kierunku, żeby jeżeli kogoś ściągamy, to musi być to zawodnik lepszy od naszych, od piłkarzy, których mamy. Opinia jest taka, że on to jest solidny zawodnik, ma pewne umiejętności, ale dla na nasze potrzeby on nie będzie tutaj przydatny w tym momencie. A czy może tutaj sztab trenerski i zarząd będzie patrzył w stronę próby sprzed kilku miesięcy, kiedy w drużynie testowany był Bojaruniec, grał teraz w Lechu Rypin, a tam cała drużyna dostała zielone światło do odejścia. Czy tu będzie próba po tych kilku miesiącach, żeby Bojaruniec dołączył do Wisły? Ja muszę powiedzieć, że temat, zdania na ten temat są w zarządzie podzielone. Paweł Bojaruniec dostał od nas propozycję gry w Wiśle Płock latem, bardzo konkretną propozycję, wręcz prosiliśmy go, można powiedzieć w cudzysłowie, żeby przemyślał sytuację, żeby jednak do Wisły przyszedł. Naprawdę, poza tym, że był na obozie, to jeszcze później kilka telefonów, kilka rozmów z nimi i z jego rodziną wykonaliśmy. No nie zdecydował się podjąć wyzwania w Wiśle, no to więc my teraz jakby i taka jest tutaj decyzja, nie będziemy no zawodnika, że tak powiem, prosić, tak? No, jeśli on by wykonał jakiś ruch w naszym kierunku, no niewykluczone, że wrócilibyśmy do rozmów, ale w tej chwili nie ma tematu Pawła Bojaruńca.
My przyglądamy się temu, co się dzieje w Rypinie. Tam jest kilku zawodników godnych uwagi, z tym, że no, większość z nich to są zawodnicy wypożyczeni. Na przykład tam jest dosyć ciekawy bramkarz, którym jesteśmy zainteresowani. Szymański bodajże, tak? Szymański, z tym, że no, on jest zawodnikiem Lecha Poznań i opinie na jego temat też są różne. Także no, zobaczymy, jak to się sytuacja ułoży. Tutaj rynek transferowy na pewno będzie jeszcze pracował w ostatnim miesiącu najbardziej, bo tak się zawsze zdarza, że im bliżej początku rozgrywek, to zaczną się pojawiać zawodnicy z kartami na ręku i nie wykluczamy, że jeszcze last minute, tak jak to było ostatnio z Krzyśkiem Janusem i z Marcinem Krzywickim, jeszcze coś w ostatniej chwili nam fajnego wystrzeli, ale generalnie kadrę mamy jakby już skompletowaną, jeśli tylko odpukać kontuzje się jakieś nie pojawią, nieprzewidziane wydarzenia, to mamy zespół jakby skompletowany do gry. Żeby tutaj jeszcze doprecyzować te informacje na temat zawodników przychodzących, ta kontuzja Kalisty to kontuzja, która może go wyłączyć na kilka miesięcy, czy bardziej jest to drobny uraz i będzie szansa na to, żeby dołączył jeszcze w trakcie zgrupowania w Cetniowie? No, Mirosław jest w tej chwili po takim specjalistycznym badaniu ortopedycznym. Jest to kontuzja, można powiedzieć, już zaleczona. Pozostała jakaś blizna na mięśniu, która go boli. I tak naprawdę to no jest, piłkarz jest gotów do treningu. W tej chwili trenuje indywidualnie i powinien być do naszej dyspozycji. Ale tak jak powiedziałem, to jest tylko piłka. Są twarde boiska, jest zima i może się wydarzyć to, że jakaś kontuzja się odnowi, czy zawodnik się kontuzji nabawi. Także raczej jesteśmy zdecydowani, żeby tego zawodnika pozyskać. Droga była długa i kręta, bo dosyć skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o młodzieżowców, jest w tej chwili w polskiej piłce. Skomplikowane przepisy dotyczące ekwiwalentu. Także my się porozumieliśmy już z właścicielem karty zawodnika i pozostaje tylko kwestia podpisu na kontrakcie. Jeszcze chciałbym dopytać temat bramkarza. Czy bliżej w tym momencie jest do Wisły bramkarzowi doświadczonemu i ogromnemu, czy raczej młodzieżowcowi, który będzie jakąś perspektywą dla klubu? To jest pierwsza część pytania. I druga, kiedy ten nowy bramkarz ma szansę dołączyć do drużyny? Ja chciałbym powiedzieć, że najbliżej jest bramkarz młody, a już doświadczony w pewnym sensie. No, nie chcę wymieniać jego nazwiska, bo to jest zawodnik klubu Ekstraklasy i, że tak powiem, do końca tygodnia powinniśmy wiedzieć, czy klub Ekstraklasy rozwiąże z nim kontrakt, bo on tam jest drugim, trzecim bramkarzem. Przez dłuższy czas był w Ekstraklasie pierwszym bramkarzem tego klubu i chcielibyśmy w takim kierunku pójść, że to jest młody bramkarz, ale już ograny nawet na poziomie Ekstraklasy, także tutaj nazwiska nie wymienię, bo jeżeli bym cokolwiek powiedział więcej, to na pewno by kibice momentalnie rozszyfrowali, o kogo chodzi. Także to jest ten kierunek, jest dwóch doświadczonych bramkarzy, jeden grał w klubie Ekstraklasy, drugi grał bodajże w tej chwili w klubie pierwszoligowym, również doświadczony bramkarz. Także to jest taka ta trójka, która jest najbliżej nas. Czwartym bramkarzem, którym jesteśmy bardzo poważnie zainteresowani, jest bramkarz jednego z klubów naszej grupy drugiej ligi. Bronił przeciwko nam, bronił bardzo dobrze, zbiera dobre recenzje i niewykluczone, że to on podejmie rywalizację z Sewerynem Kiełpinem. Ale mówię, ja w tej chwili nazwisk nie wymienię, bo sprawa się będzie rozstrzygać. No chcielibyśmy, żeby się rozstrzygnęła do meczu z Lechią Gdańsk, bo w tej chwili tak naprawdę mamy troszeczkę problem, bo Seweryn Kiełpin jest w pełni dyspozycji. Marcin Kwiatkowski jest kontuzjowany lekko, ma tam skręconą kostkę i tak naprawdę to mamy jednego bramkarza. Nie licząc oczywiście tam młodych bramkarzy juniorów naszych i musimy ten problem jak najszybciej rozwiązać. Ale prezes Kępiński prowadzi rozmowy z bramkarzami, z ich menadżerami. Także my też musimy do tego podejść rozsądnie, bo kontrakt podpisać jest łatwo, do nas przychodzą zawodnicy, chcą do nas przychodzić, chcą z nami grać w Wiśle, grać w Płocku, ale sprawy są skomplikowane i musimy to z trzech stron rozważyć. Jeszcze na koniec tego wątku sportowego chciałbym zapytać o transfer w sztabie szkoleniowym, bo dołączył nowy trener do sztabu szkoleniowego, trener od przygotowania fizycznego. Czy jest to gościnna obecność, czy stała współpraca i
tak już będzie przez najbliższy czas. No jest to nowość, że tak powiem, w klubie, bo od dłuższego czasu nie było takiej osoby. Jest to pomysł, propozycja trenera Kaczmarka, który z naszym nowym trenerem od przygotowania fizycznego współpracował dosyć długo. Jest to młody, ambitny człowiek, który w tej chwili kończy studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Ma w planie pisanie doktoratu. Bardzo ambitny, pracujący przez dłuższy czas ze specjalistami od przygotowania fizycznego, mający wiedzę teoretyczną dosyć dużą. Taki zakres też wiedzy, której w tej chwili nie posiadaliśmy w sztabie szkoleniowym, czyli jakieś nowinki, sprawy techniczne, obsługa programów itd., itd. Także myślę, że przez te pół roku będziemy obserwować pracę tego nowego sztabu szkoleniowego, już skompletowanego jakby, i po pół roku podejmiemy decyzję, czy będziemy kontynuować tą współpracę, czy nie. No, trener jest zadowolony, trener Marcin Kaczmarek, po tutaj pierwszych dniach pracy wspólnej, i myślę, że będzie tak dalej. Bardzo dziękuję za przybliżenie tej kadrowej sytuacji. W najbliższym czasie myślę, że będziemy mieli okazję porozmawiać o innych problemach bądź zadaniach dla klubu. Dziś w styczniu te tematy kadrowe, które gnębią kibiców najbardziej, myślę, że w jakiś sposób przedstawiliśmy. Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że wszystkie te ruchy okażą się strzałami w dziesiątkę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.